Wczoraj w naszym raporcie mogli Państwo zobaczyć wolontariuszy wyróżnionych w gminie Czerwionka Leszczyny. Dziś z tym tematem przenosimy się do Radlina, gdzie podczas uroczystej gali wręczono nagrodę i podziękowania tym, którzy bezinteresownie i systematycznie pomagają innym. Gwiazdą wieczoru był zespół Tabu. Za swoją działalność nie oczekują zapłaty, najbardziej zadowoleni są zaś wtedy, gdy usłyszą słowo dziękuję i zobaczą szeroki uśmiech na twarzach tych, którym pomagają. Wolontariusze, bo o nich mowa, 5 grudnia obchodzili swoje święto. Z tej okazji w Radlinie zorganizowano uroczystą galę. Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy swój czas, swoją energię poświęcają innym ludziom. Jak się okazuje, takich osób w Radlinie nie brakuje. Wielu wolontariuszy współpracuje z tutejszym ośrodkiem pomocy społecznej. Na pewno wolontariusze przydają się do takich nietypowych działań, które realizujemy. Są to głównie działania środowiskowe, ukierunkowane na pracę z młodzieżą, z dziećmi. Jest pomoc w nauce, pomoc przy szlachetnej paczce, pomoc przy różnego rodzaju festynach środowiskowych. Podczas 10. jubileuszowych obchodów Dnia Wolontariusza w Radlinie laureatami zostali Katarzyna Rosa, Eugenia Karasek oraz Łukasz Materzok. Moje motto to pomagać. Jak widzicie, w stroju strażaka, strażacy zawsze pomagają. Jak najbardziej wszystkich zachęcam do tego, żeby zostać wolontariuszem, żeby pomagać. Tytuł wolontariusza roku 2016 trafił zaś do Tomasza Chytywskiego. No, głównie to zaangażowanie to na naszym osiedlu, na Mikołajczyka, że już od kilkunastu lat jak to powstało, rok w rok się pomaga. Czy to wakacje, nie wakacje, Mikołaj. Po uroczystości wręczenia nagród na scenie zaprezentowały się dwa zespoły reggae z regionu. Najpierw publiczność rozgrzał Root Soldiers, a następnie swoje największe hity zagrała formacja Tabu, której, jak się okazuje, ruch wolontariacki nie jest obcy. My kiedyś robiliśmy sami, organizowaliśmy Wielką Orkiestrę Świadectw Pomocy, robiliśmy dużo akcji charytatywnych, jakieś zbiórki różnych rzeczy i pieniędzy i sami byliśmy wolontariuszami. Uważam, że bez wolontariuszy to ani połowa tych wszystkich rzeczy by się nie zrobiła w Polsce, która jest. A wszystkim wolontariuszom pozostaje pogratulować wielkich serc i tego, że w dzisiejszych czasach potrafią dostrzec potrzeby innych ludzi.